Dzień dobry Państwu. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej rozpoczęliśmy konsultacje nad projektem ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzisiejsze konsultacje prowadziliśmy zarówno z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów, jak i w gronie posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. W naszej konferencji uczestniczą eksperci uczestniczyli również. Konsultacjach. Pan generał Wiesław Leśniakiewicz i druh Hubert Hrasimowicz, który reprezentuje oddział Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnej z województwa lubuskiego. Uczestniczyli również i w naszej konferencji biorą udział. Krzysztof Gadowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, wiceprzewodniczący. Poselskiego Zespołu Strażaków oraz pan minister Bartosz Sienkiewicz oraz ja prowadziłam to spotkanie Krystyna Skowrońska, wiceprzewodnicząca parlamentarnego Zespołu Strażaków. Chcemy powiedzieć, że odbyliśmy dużą debatę na temat tego projektu, który budzi duże wątpliwości w środowisku druchów ochotniczych Straży Pożarnej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Wiesława Leśniakiewicza, wiceszefa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnej, kiedyś komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. Ja bardzo się cieszę, że to kolejna dyskusja na temat tej ustawy, bowiem myślę, że każdy głos, czy pozytywny, czy negatywny w odniesieniu do tych rozwiązań, które zostały nam przedłożone w tymże projekcie, jest ważnym głosem. Ale kiedy patrzymy na pewne rozwiązania, które się w tejże ustawie znalazły, to jesteśmy zaniepokojeni, o ile niektóre kwestie są istotne i ważne dla ochotniczych Straży Pożarnych i dla ochotników, jak, na, jak choćby nawet pewien ekwiwalent z tytułu długoletniej służby, Ochotniczych Straży Pożarnej, czy też zadania związane z ochroną ludności. O tyle bardzo nas niepokoi możliwość podzielenia Ochotniczych Straży Pożarnych na te, które będą świadczyły działalność operacyjną i te, które będą z tej y, działalności wyłączone wyłączone z powstytu przyczyny, że nie spełnią wymagań, które określi Minister Spraw Wewnętrznych, lub też nie. Nie zgłoszą swojej jednostki ratowniczo-gaśniczej, co w konsekwencji budzi niepokój wśród strażaków, bowiem te uprawnienia, które dzisiaj są zapisane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, ci strażacy, którzy nie będą w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, nie spełnią. Stąd też dobrze, że taka dyskusja trwa, dobrze, że są uwagi krytyczne. Mam nadzieję, że ci, którzy przedkładają ten, ten projekt, wezmą je pod uwagę, bowiem jeżeli nam się. Jeżeli nam na przykład zniknie Krajowy System Ratom gaśniczy a takie założenie wychodzi z tego, z tego przedłożenia, że Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który od 25 lat funkcjonuje w naszym kraju i to z dużym skutkiem, no może zostać w jakiś sposób zlikwidowany albo zastąpiony jakimś innym rozwiązaniem. Stąd też uważam, że ta ustawa jest również wyjęta z pewnego kontekstu różnych rozwiązań, na które oczekujemy. Bo jeżeli krajowy system ratowniczo-gaśniczy zostaje wykreślony z dotychczasowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej i nie wprowadza się żadnego innego rozwiązania, oznacza to, że ten, jeżeli wejdzie, ta ustawa w życie, to system nam przestanie funkcjonować. A przecież cały nasz potencjał ratowniczy, albo właściwie cały proces bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu nie tylko do ochrony przeciwpożarowej, ale również całych zagadnień związanych z klęskami żywiołowymi nie tylko jest oparty właśnie na tym systemie, którego członem jest Państwa Straż Pożarna, ale z mocnym wsparciem ochotniczych straży pożarnych. I to nie tylko te, które są w systemie, ale również i poza te, które są poza tym systemem, a które świadczą pomoc ratowniczą swoim mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos druhów ochotników strażaków zaprezentuje druh Hubert Hrękiewicz. Dziękuję bardzo. Pani poseł, szanowni państwo wielu druhów budzi wątpliwości. Ten projekt projektów tak by nazwał ustawę ochotniczej straży pożarnej z tytułu niedopowiedzeń, z tytułu pewnych założeń tworzenia na przykład jednostek ratowniczo gaśniczych, ochotniczych straży pożarnych, czy jakkolwiek one by się nazywały i na przykład wyłączenia dzisiaj, to o czym wspomniał druh prezes, jednostek z tak zwanego poza systemu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, czy one w ogóle będą mogły uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych, czyli de facto pomagać ludziom brać udział w działaniach niezależnie od standardu wyposażenia tej jednostki, a w zakresie, jeżeli ma druchów przygotowanych do działań, czyli po badaniach, ubezpieczonych i tak Podobnie sprawa zwolnienia druchów przez pracodawcę z pracy, gdzie... Jest hasło, a nie ma nic yy, poza tym, jak się dowiadujemy z tak zwanych konsultacji społecznych, że nie wiemy ile to, to będzie kosztowało, nie wiemy jak to będzie działać i, 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 i tak dalej. Ingerencja w samo stowarzyszenie, bo jednostki odlicznej straży pożarnej działają na podstawie ustawy o stowarzyszeniach już nie chcę głęboko w szczegóły, ale wskazywanie, że to jeden z członków zarządu takiej jednostki ma odpowiadać na przykład za ewidencję majątku, gdzie niekoniecznie członkiem zarządu musi być ktoś, kto się na tym zna, księgowa, skarbnik gminy itd. Tak I stąd pewne wątpliwości druhów ochotników, co do idei ekwiwalentu oczywiście jest on słuszny. i Jest projekt społeczny, który czeka na, na, na realizację i bez problemu można to dzisiaj ująć w innych ustawach o ubezpieczeniach społecznych czy niektóre kwestie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, które regulują kwestie druków ochotników Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo drucha Huberta hara i przepraszam za tą pomyłkę, ale. A... Pani poseł, kiedyś taka była, która mówiła o lekarzach, niech jadą. Ja bym nie chciała, żeby to było podobnie, żebyśmy nie mówili o strażakach, niech jadą. Bardzo proszę, pan poseł Bartosz Sienkiewicz. Szanowni Państwo, istotą zaproponowanego projektu, który na szczęście zniknął ze stron Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jest de facto likwidacja części Ochotniczych Straży Pożarnych. Czy ich wygaszanie. Więc, jeśli istnieje obietnica i wola wszystkich partii politycznych, żeby zwiększyć dodatki za akcje, te dodatki emerytalne ochotnikom OSP, to musimy wziąć pod uwagę ryzyko, jakie się do tej pory z tej ustawy wyłania. Nie wszyscy dostaną te pieniądze. Dostaną ci, których władza centralna uzna za partnerów do krajowego systemu ratowniczego, a nie dostaną i nie utrzymają swoich dotychczasowych preferencji ci druchowie, te druchny, które w tym systemie się nie znajdą. To jest tak naprawdę likwidacja jednego z największego dziedzictwa działalności społecznej w Polsce, które trwa nieprzerwanie od prawie 150 lat. I niepokoje wokół tej ustawy są tak duże, że wymaga ona naszym zdaniem i konsultacji, ale i dobrej woli wszystkich stron. Chcielibyśmy, żeby to dziedzictwo było docenione przez rządzących i żeby rządzący w tej sprawie nie posługiwali się większością parlamentarną jako w. Przeforsowaniem swoich racji z wielką stratą i dla systemu ratowniczego, i dla ochrony tego wyjątkowego dziedzictwa. Tego, czego się najbardziej obawiamy, to jest to, że projekt ten zostanie wrzucony do Sejmu jako projekt poselski, co jest stałym mechanizmem działania prawa i sprawiedliwości w momencie, kiedy chce przeforsować na siłę jakiś projekt. Równocześnie zwalniając go z obowiązków konsultacji społecznych i trochę na wyrost zaczynamy organizować te konsultacje społeczne w całym kraju na temat tego rozwiązania obawiając się czegoś bardzo niedobrego co może dotknąć zarówno kwestie bezpieczeństwa Polaków jak i osobiście wielu druchów i wielu druchen. no to musi być w centrum uwagi publicznej i bardzo Państwa namawiamy, Państwa dziennikarzy, Państwa redaktorów, Państwa wydawców mediów, abyście nie pomijali tego tematu w swoich serwisach, ponieważ on tak naprawdę dotyczy czegoś, co jest takim ukrytym kręgosłupem bezpieczeństwa państwa, codziennym, społecznym. I jeśli on zostanie połamany, no to będziemy w zupełnie innej rzeczywistości. Dziękuję. Bardzo proszę. Wiceprzewodniczący poselskiego zespołu strażaków, poseł Krzysztof Gadowski. No mówimy dzisiaj o wielkiej rodzinie. 700 tysięcy ochotników strażaków to potęga. To na nich zbudowany jest w dużej części ten system ratowniczy, gaśniczo-ratowniczy. Ustawa, jeśli się ma pojawić, to powinna im pomagać, powinna wspierać ochotników a nie dzielić, a w tym przypadku pod kątem operacyjnym, pod kątem finansowym ta ustawa dzieli ochotników. Z drugiej strony, jeśli rząd chce pomóc, to powinien popatrzeć w przyszłość, pokazać. Macie drużyny młodzieżowych, których jest około, ponad, czy około 7 tysięcy, to ponad 80 tysięcy osób, młodzieży skupionej wokół Ochotniczej Straży Pożarnej to w tym kierunku również powinniśmy szukać wsparcia, aby coraz więcej osób, młodych osób przybywało do systemu. Pamiętajmy, do systemu, który bardzo cząstkowo, bardzo symbolicznie kosztuje państwo. Szanowni Państwo, chcemy powiedzieć, konsultacje to ważna sprawa i rzetelne konsultacje i wysłuchania należą się tej grupie druhów ochotników tych, którzy przez wiele pokoleń swoje serce, swój czas przeznaczali na ratowanie i wspieranie drugiego człowieka. To niejednokrotnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej, nawet nie te z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pojawiały się tam, gdzie był sygnał o pożarze, tam, gdzie potrzeba było wsparcia w trakcie powodzi mieszkańcom swojego regionu, ale tam, gdzie potrzeba było wyjechać, aby pomagać innym. Nie możemy pozwolić, aby. Podzielono, aby ten projekt, który jest projektem naszym zdaniem niedopracowanym, który wywołuje tyle uwagi i wątpliwości w środowisku samorządowców dotyczących zabezpieczenia przed klęskami, przed pożarami, nie był skonsultowany. Nasze konsultacje wypełniają to, czego nie ma w parlamencie wysłuchania publicznego. Państwo doskonale zajęcie sobie sprawę, że wnioski o wysłuchanie publiczne niejednokrotnie Przepadają. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że rzetelnie konsultując te, ten projekt, ten projekt, który jest, ma być zgłoszony w parlamencie przez rządzących, projekt, który jest inicjatywą obywatelską w zakresie dodatków dla ochotników, strażaków, projekt senacki, który przeszedł całą drogę legislacyjną i nie jest procedowany w Sejmie te wszystkie projekty powinny być rozpatrywane razem. Dla i w imię interesu i szacunku dla druhów ochotników. My gwarantujemy, że na każdym etapie będziemy aktywnie włączać się w tą pracę, tak aby nie podzielono, nie zlikwidowano ochotniczych straży pożarnych. Aby one, obojętnie od tego, czy są, w krajowym, czy są jednostką Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czy tylko Ochotniczą Strażą Pożarną, jako stowarzyszeniem, które wypełniają również wszystkie zadania w środowisku potrzebne w bezpieczeństwie, aby to było realizowane. Dziękujemy Duchom Strażaków za każdą akcję, za ich serce, za ich poświęcenie, bo w maju powinniśmy o tym mówić, a nie o tym, jak dzielić Duchów Strażaków. Dziękuję bardzo, powiedzieliśmy, jakie są ważne głosy. Jeśli Państwo macie pytania, to poprosimy o pytania. Jeżeli nie ma pytań, to zapraszamy na nasze kolejne konsultacje, a samorządy, druhów strażaków prosimy o pisanie do nas listów. Opisanie listów do parlamentu, także do komisji petycji, aby one były rozpatrzone w imię interesu ważnego dla nas, bezpieczeństwa. Dziękujemy Państwu bardzo.